Cześć. Jak masz na imię? Emilia. Miło Cię poznać, ja mam na imię Łukasz. Mam do Ciebie jedno takie w sumie proste pytanie. Czym dla Ciebie jest Ewangelia? To jest coś, o czym się mówi u nas w rodzinie, ale mimo wszystko jakby nie wiem, co to tak właściwie jest. Od zawsze w religii gdzieś tam to się w szkole przewijało, ale nigdy nie zgłębiałam tematu. Jakoś nie jest to dla mnie ważne w życiu, ani w ogóle nie interesowałam się tym jakoś specjalnie. Czyli można, że poza religią w szkole, religią mówioną w rodzinie, nigdy z nikim nie rozmawiałaś o tym? Z kolegami, z przyjaciółmi, w internecie? To taka pierwsza możliwość, że ktoś cię zaczepia tutaj, nie wiem, na Mogilskim i pyta o coś takiego. Tak, to jest pierwsza taka sytuacja i w sumie nie wiem, co odpowiedzieć za bardzo. Z tej wiedzy, którą masz, bo tam by nie słyszałaś, to co byś powiedziała? Jestem zmęczona chyba dzisiaj. To jest jakieś słowo przekazywane, ale jak bardziej dla mnie to jest w tradycji, w rodzinie właśnie, w chrześcijaństwie, nie wiem. Myślę, że jesteś taką w sumie ważną osobą dla nas, którą spotykamy dzisiaj, no bo jak nie wiesz o czymś, co według nas jest jedną z najważniejszych takich informacji, bo Ewangelia to inaczej dobra nowina, nie? Czyli jakbyś dostała teraz SMS-a, który, nie wiem, wygrałaś, nie wiem, 10 milionów złotych w Totolotka, to dobra nowina, nie? Tym samym dla mnie, nawet dużo razy większym, jest właśnie Ewangelia. Ewangelia to jest, tak mówiąc bardzo krótko, to jest, jest to ratunek dla całej ludzkości. Tym mnie, ciebie, Damiana. Bo każdy z nas ma jakieś problemy, każdy z nas w jakiś sposób grzeszy. Jeśli grzeszymy, no to nie wiem, czy ty wierzysz w Boga? Średnio. Ja wierzę w Boga i powiem Ci, jak to z perspektywy wiary wygląda. Jeśli wierzę w Boga, to wiem, że On za każdy grzech karze. Czyli po śmierci, jeśli ktoś grzeszy, idzie do piekła. Obojętnie, co robił. Niestety tak jest, ale Bóg nas kocha i zesłał nam tutaj na ziemię 2000 lat temu swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jego znasz pewnie. Coś tam słyszałaś. Coś słyszałaś. Jezus Chrystus w filmach, długie włosy, broda, chociaż podobno tak nie wyglądał. On tutaj nauczał głównie o miłości, tak żebyśmy się wzajemnie miłowali i też miłowali Jego jako swojego, jako naszego Ojca. I On poprzez tą śmierć wziął tą karę na siebie. Czyli zamiast Bóg karać nas, ukarał swojego Syna. I wystarczy uwierzyć, tak naprawdę uwierzyć w Chrystusa, pójść za Nim. Czyli ja to tak rozumiem, że codziennie jakby chcę iść za Nim i według Jego przykazań żyć. I On mi daje do tego Ducha Świętego, żeby mogło mi się łatwiej żyć w tym trudnym świecie. Bo tutaj jest pogoń za pieniędzmi, trzeba troszkę kombinować, czasem kłamać, tak mówię teraz z swojego doświadczenia. I jeśli uwierzymy, tak naprawdę oddamy swoje życie, to możemy być, czy to zostaniemy zbawieni, czy będziemy żyć wiecznie. W miejscu, które w Pismie Świętym tak ładnie jest napisane, bardzo lubię to słowo, w Królestwie Bożym, w niebie, jak niektórzy mówią, gdzie jest tylko sprawiedliwość, jest tylko dobro, czyli nie ma zła. I to jest właśnie Ewangelia. Co o tym teraz myślisz? No ale to, co myślę, to co mówisz, to jakby nie trafia do mnie tak naprawdę. Jakoś nie wiem, ja już żyję sobie to 20 lat i to kilkanaście lat sobie w religii. Żaden ksiądz, żadne zakonnice, żaden człowiek mnie nie przekona do tego i wiesz, no osoba, która mi zaczepia na Mogilskim, też do tego mnie nie przekona. I to, co ja myślę, właściwie nie ma takiego znaczenia, ani wiesz, w perspektywie tutaj, nie wiem, Krakowa, w perspektywie tutaj tam Polski w ogóle, no nie wiem, jakoś to mnie nie trafia. Ja cię rozumiem, bo mnie też nie przekonał żaden ksiądz, mama moja. Nie przekonał mnie żaden człowiek. W momencie, kiedy byłem na dnie, bo dość mocno grzeszyłem, takie grzechy, których nie chcę powtarzać tak publicznie, ale były naprawdę niefajne. I wtedy gdzieś sobie przypomniałem, że jest Bóg. I jakby zapytałem kogoś, żeby mi odpowiedział, może nikt nie zaczepił, tylko ja zaczepiłem kogoś. I wtedy Bóg mnie sam przekonał. Może jest tak, że to nie jest ten czas dla ciebie. Że może kiedyś mi się uda w ten sposób dojść do tego, tak jak ty to zrobiłeś. No i sobie tego życzę w sumie, no nie? Bo widzę, że jesteś szczęśliwy i tak dalej z tym Słowem Bożym. No chciałabym też tak być, no nie? Także czekam na swój czas. Może kiedyś zgrzeszę aż tak jak ty i właśnie znajdę swoją drogę. Być może się tak się uda.
Jeśli chodzi o grzech, to tam ten poziom grzechu nie musi być jakiś strasznie straszny, bo są różne, tylko tak sobie pomyślałem, że jeśli byś zapragnęła takiej właśnie pokoju w sercu, tak sobie myślę, albo takiego szczęścia jej w sobie, to wystarczy do niego zawołać, bo Bóg jest duchem. Po tej śmierci już Boga nie ma gdzie zamkniętego w kościołach, w jakichkolwiek kościołach, gdzie są budynki, on po prostu jest wszędzie i można go zawołać o pomoc. I on pomaga w różny sposób, naprawdę przeróżny. I wystarczy go zawołać tak z serca, żeby ci pomógł. Nie trzeba znać Pisma Świętego, jakiejśkolwiek modlitwy, Ojcze na zdrowaś Maryjo, tego w ogóle nie trzeba znać, wystarczy po prostu szczerze go zawołać. Na razie nie czuję takiej potrzeby, żeby aż tak, no może to źle powiedziałam, no ale chodzi o to, że nie czuję takiej potrzeby, nie czuję potrzeby pomocy z niczyjej strony i wymagam tylko od siebie jakichś tam odpowiedzialności i różnych takich rzeczy, więc jakby na razie nie potrzebuję takiej pomocy, żeby ktoś z góry mi o tym przypominał, że istnieje i że warto do niego się zgłosić. Może faktycznie się warto tam jakby udać myślami, czy tam poczytać o nim, natomiast w tej chwili nie czuję takiej potrzeby, nie mam zamiaru w tym uczestniczyć, jakby. No. Ale nawet to, że się zgodziła, z nią rozmawiasz już tak dość długo, to już jest jakiś tam dla mnie pozytywny znak, że gdzieś tam w twoim sercu głęboko jest jakiś nawet pytanik. Co ci kolesie dwaj, jeden z mikrofonem, drugi z aparatem, są na Mogiskim ode mnie? I z tym takim, myślę, że pozytywnym akcentem zakończę. No to dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Życzę ci właśnie tego, żebyś mogła odnaleźć tego prawdziwego Jezusa, bo naprawdę to nie jest ten Jezus, który niestety nasi doroci zamknęli gdzieś tam na obrazkach i w kościołach, tylko on jest żywy, prawdziwym takim naszym Bogiem, a jednocześnie przyjacielem, który pokrzepia nasze serce. Ktoś to uwierzy. Tego ci życzę. Dzięki.